Szanowni Państwo, witam serdecznie na pierwszym turnieju Dress to Impress. Dzisiaj będziemy, szanowni Państwo, walczyć o tajną nagrodę, która będzie wyjawniona dopiero na samym końcu. Więc walczymy tak naprawdę o kota w worku, ale będzie warto. Szanowni Państwo, Dress to Impress to bardzo prosty turniej, dzielący się na trzy kategorie. Po ogłoszeniu kategorii, a raczej tematyki stroju, każdy będzie miał 10 minut z uczestników na przebranie się w daną tematykę. Potem będzie każdy po kolei wychodził na scenę, prezentować swój strój i będzie oceniany przez jury od 1 do 5. Osoba, która zgarnie po trzech kategoriach najwięcej punktów, wygrywa całe wydarzenie. Szanowni Państwo, pierwsza kategoria to szkoła. O godzinie 21:33 zapraszamy wszystkich przebranych za backstage, gdzie będziecie po kolei wpuszczani. Przypominam, pierwsza tematyka to szkoła. Zapraszamy wszystkich do kamperów w celu przebrania się. Jak na zrobione, wiecie, na szybko. Loteria, nagroda główna, dwa auta. Jester plus euros plus niespodzianki. Jeden los, $500. Pięć losów, szósty gratis. Czas trwania loterii do 22. Dobrze. Wartość nagród $200K plus niespodzianki. Chyba git. Bo, wiecie, bo nie wiedzieliśmy, jaka fura do dzisiaj. No nie tak, żeby na szybko zrobić, jest okej. Okay. W porządku. No dobrze, no to chyba poprosimy pierwszych uczestników. Każdy niech ma jakieś 20 sekund, tylko niech to... Każdy niech ma jakieś, nie wiem, ile? 5 sekund przy scenie? No. Dobra, okay. Napiszę do Heidi. Ciebie, ja będę na końcu. Okej, proszę jakieś emotkę. Jaki to jest numerek? Jeden. No kurwa, jeden po kolei. Dobra, dla mnie dwa przez narciarskie okulary, dwójeczka. Dziękuję bardzo. Dwa i pół. Nie trzy, bo te buty są... Nie wiem. Dobra, dziękujemy. Zapamiętaj, że masz jedyneczkę. Uczestniczka numer dwa. Hello. Dzień dobry. Okej. Okay. Ja czwóreczka. Również czwóreczka. Niech będzie. Thank you. Dwójeczkę masz, pamiętaj, że masz dwójeczkę. I know. You know. Ona jest taka high school, you know? Yeah, let's see, let's fucking test that shit, you know what I'm saying? Ale mi się pozy podobały, to dałem cztery. No tak. Numer trzy. Dobra, dałbym jedynkę, ale za spam emotek jest dwa. Proszę bardzo. Ja daję półtorej, bo tam on przewodnie do szkoły, a nie święta. Pozdrawiam. Ja bym piątkę spierdolił. Dobrze, dziękujemy, masz trójeczkę. To chyba hippies. Dobra, Jack, możesz to uratować jakąś emotką. Nawet emotki nie ma. Daję dwa! Minus jeden. Daję dwa i minus jeden, czyli masz jeden. Jeden. Jak ty to przegrasz? Dwa punkty. Ale w następnych kategoriach możesz się postarać, Jack. Punkty są łączone. Uczestnik numer 5. To była jakaś szkoła wojskowa! Ja daję jeden! Jeden. Czekaj. No to jeden. Gdzie ucieka? Dalej lepiej niż Jack. Dziękujemy. Twoje łączone punkty to dwa. Kto zapisuje punkty? Tomek, to trzy, Tomek zapisuje. Czemu się nie przebrałeś? Uczestnik numer 6. Okej. Jakaś emotka może? Jakaś emotka? Szybki dubbing, dubbing byśmy poprosili. Actually! Ja daję 4,5. Ja daję 3,5. No kurwa, elegancki strój do szkoły z plecakiem i okularki nerdowskie. No. Dziękujemy bardzo, zapamiętaj swój numerek, bo do kolejnych będzie potrzebny. O kurwa. Ale idzie. La la. O, backpacking, jak najbardziej! Jeszcze dubbinga byśmy brzydili. Ej, dobra, i to jest dla mnie definicja piątki. Ja piątkę daję.
No... Ja daję 3,5. Co ty kurwa? No co to no, by? Szkoła kurwa! No szkoła no, a nie, bo plecak ma, to czy tam 4? Dobra, 5, 4 ma, bo mam plecak. Czyli 5, 5 i 4, bardzo dobrze, jak na razie faworyt. Zapamiętaj kolego swój numerek, jaki masz. Będzie potrzebny do dalszych kątych. Bo ja tam mam nadzieję, że jakaś zaraz petarda wleci jeszcze. Pani nawet trzyma plecak, no kurwa no. O, jest. Ty nie możesz być jak te brazylijskie dzieci. Że każdemu jedna gwiazdka. Ja zawsze jeden daję. Dzień dobry, dzień dobry. Prosimy o obrócenie się, obrócenie się. Może jakaś emotka, o, siedzi. U, brak plecaka. Aj, barak plecaka, ale 4 dam, 4 dla mnie. Książka w rączce, 4,5. 4, bo brak plecaka mnie tutaj. Brzeg. Nie wiem, 4, ale mogę ci coś suwać, chcesz. Dobra, dziękujemy. My. Fiu, fiu, fiu. To mi przelej. Dobra, masz numer, jest posłuchaj. Dzień dobry, dzień dobry. Taki trochę basic. Dałbym 3,5 ode mnie. Widzowie? Wy też możecie oceniać. To wtedy wezmę może też z czatu jakąś sugestię. Od 0 do 5, widzowie. Chuj walizę. Nie no, żartuję. 3,5. No dwa mocne, nie? Dziękujemy bardzo. Patrz. Oj, tragedia. Przebrać. Tak się przebrał. Pamiętaj, zawsze dawać ten sam akcent. Mało okay. Kurczę. Taniec i dub, dwójka. Ode mnie dwójka. Ja daję, no też tam dwa, no, a tylko zadaję mocno. Ale ja daję jeden, no co mam ci powiedzieć? Wiesz, szczerze, ja sam dał, bo mam taką mocną trójkę, ale... Mhm. Przepraszam. Ale pewnie jak ty. Ten co kanapki wybierał w szkole. Dzień dobry, kolego. Kurwa, wisi mu co? Dobra, ja się dobra, taniec Fortnite, ja daję trójkę. No, taki no, trójka, nie? Przegramy tym bez sensu. No, ja trójka. Przez tego zobaczymy Marciela, kurwa, tam z tyłu. Trzy od mnie. Dobra, dziękujemy. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tam skąd przyszedłeś? No, on zrobił American School. O, no i to jest immersyjna szkoła w USA. No dobra, ja daję 4. Kurwa, widzisz? Ja daję 4. Ja daję 4,5, no. Ja daję 5, co mam powiedzieć. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Boże, w końcu ktoś się ubrał tak, jak wypada. Ile dałaś temu? 5. Jako cheerleaderka. To jakaś Japan School. Cheerleaderka! Okej, okej, okej. A pompony jakieś? Jakiś dubik, jakiś coś? Jakiś combo emotek byśmy poprosili jak cheerleaderka. Oczywiście. A, przygotuj się. 4. Dla mnie, ode mnie 4. A jak, wiesz, Tomek daje radę, to będzie... Pier? Kylie? Daję 4 również tam. 3. Widzowie, jaka kategoria next? Mamy tak. Mamy w razie czego Halloween, Future, Pool Party, Zombie Apocalypse, Kawaii, Lata 2000, Gotki. W sensie wiecie, możemy jakąś blejaką, no nie? Za chwilę ogłosimy rundę drugą. Dobra. Którą bierzemy? Halloween? Chyba Halloween, co? Weźmy Halloween. Halloween. I 10 minut, do 53 w razie czego mają czas. Do 53 muszą być pod sceną. Pytanie się skończył. Czwórka wychodzi ze sceny. Powitajcie go brawami. Oni chcieli, żeby piesek poszedł. Thanks. I'm glad you came along. Biegnij we mnie jeszcze. Zero! Nie przebrałeś się, Jack. To wychodzi po Halloween. Ja równie... Nie no, ja dam jeden za chęci. Zero. No jeden. Ej, Jayden. Jack, przeproś matkę. Jak? Ja nie wiem tak, że będę miał cały rybusie. Pani numer dwa wychodzi na scenę. Okej, okej. Już jakaś emotka straszna. O, tak. Na kolana idą, no. Byłem grzesznikiem. 4,5. Ja również 4,5. Tak, że zjechaliśmy autem. Numer 3 zagościł na scenę. Jakie efekty? Wow, jakiś atak, o kurcze. Strach jak Halloween. Trochę straszny. Nie, bo wypierdolisz. Daję 3. Ja 2,5 za atak na jury. Daję 2 za atak, no. Sobie. Dam 3, bo trójka i tak nie wygra. Dziękujemy. Fajny. Bo to był jumpscare. No. A fajnie to było. Coś teraz.
A i potencjalny winner dziewicy. Starczy tych drinek. Okej, okej. Emotka trochę nietematyczna do tematu, ale jest okej. Dla mnie czwórka. Mocny, czwórka. Ja 4,5 daję. Podam mi się ten motyw palka. No, to jest taki Frankenstein, to dam ci no. Tak. To Kylie ile? 4. Dobra, gratulujemy. Zapraszamy. Zapraszamy do przygotowania się do ostatniej. Cię gorąco, pierwszą parę. 6,12. Impostor! Ej, dobra, piątka za pomysł, piątka za pomysł. Bo czerwony to impostor! Pięć. Trzy piątki, gratuluję! Gratulacje. Trzy piątki. Super. Ej, dobra, no to jest pomysłowe. To mi się podoba. Fajne to było. Z numerem 8, zachodzi na scenę. Ej, dobra, też mocne. That's cooking, dude. Oj, dobra, dla mnie kurwa piątka też. Ej, dobra, dla mnie piątka, no. Ja również piątkę daję, no. Trzy piątki. Nice. Ej, dobra! Dobra. Spoko prezentacja. Ej, kurwa, też chyba piątka. Dobre pomysły. Daję piątkę. Piątkę też daję, no. Trzy piątki znowu. Tutaj się zategowała. Gorąco, pana z numerem 10. Oj, nie. Okej. Ile? Dwa takie. Okej, ja daję... Trzy. Strój fajny, ale tak prezentacja daje trzy. No takie medium, takie trzy. Ja takie 2,5 dom. Ja trzy też, no. Proszę się odezwać. 10. Waflu! To nie twój tatuś. Ja daję dwa. Półtorej za podróbkę. No też, 1 nawet. Waflu! 10! Okej. To jest taki amerykański Halloween, nie? To jest taka impreza Halloween. Szczerze? 3,5 ode mnie, 3,5. Jest okej, bo ja czaję, o co chodzi. W Stanach właśnie tak, no jest takie Halloween, tak takie przebierane, okej. Ja taką czwóreczkę bym dał, Okej. Ja dała też chyba 3,5, no. Ej, ale w Halloween mieliśmy 15, nie? To już git. No, ale się zero postarali niektórzy. Ej, nie. Numer 1 punkt, pozdro. No i chuj. Wary Grimes z tego, z Walking Dead. To jest ten. Indiana Jones. Nie no, co ty, Rick Grimes z Walking Dead? Tak? To raczej na Drake raczej. Drake, bezki. A, dobra. Ale czy to w Kim pasuje? Ja to... Jeden! Ja to również jeden. Jeden, no. To też wale. To raczej kategoria western. Nie? Western, no. Dziękujemy! Dobra, to ten Spider-Man ze szkoły dalej kurwa. Tej kategorii. Za chwilę podamy następną. Chciałeś to dobra. Slaty, nie? Właśnie, czekaj. Powiedz na razie, że następna kategoria będzie ostatnia i po niej wyłonimy, co było do wygrania i wyłonimy wielkie wydarzenie. Coś takiego. Teraz będzie ostatnia i po będzie ostatnia kategoria, potem wydarzenie. Będzie ogłoszenie nagrody, ogłoszenie tak, w ogóle, co będzie do wygrania i też wielkie wydarzenie kolejne. Dobra. Ej, dobra, słuchaj, Bob. Następna kategoria, ostatnia to jest GOT. Wiesz, jakby, że gotki. Wiesz, tylko gotychy. W sensie, wiesz, nie GOT, że Bóg. Tak, nie, no goci, nie wiem jak to zapowiedzieć. Gotycki. Jakby, no i wiesz, tak. I 15 minut, 22:15, niech każdy się postara. To dobra. Albo to, co ci podsyłałem, też pool party mogły być, ale... Dobra, nie, got, dobra. Gotycki, dobra. Tak. A ty co, czaruś? Nie chcesz się poprzebierać? Nie no, gdzie ja się będę przebierał? No kurwa. Ja w tym widzę potencjał. Ja już za stary jestem na takie rzeczy. Mówisz? Ej, fajny macie ten pojazd, to jest ważne, nie? Ten metro, coś tam? Tak. Siedzi to trochę. No pewnie, że się tam do środka można wejść przecież. Czarek, ile zarabiasz na 10 minut? Jak bracia. 170. Jak ktoś będzie kupował losy, to powinniście dawać im jakieś... Czyli ja jestem losu, biedakiem! ...przy losowaniu było wiadomo, kogo rozgrywa. Kapelusz tylko założę, Marzek. Powitajcie gorąco brawami, pana z numerem 1. Jaki jest team? Got. Dobra, git. Dwójka ode mnie, tutaj ode mnie dwójka. Myślę, że na 1,5 punkta maksymalnie mogę tutaj dać. Nie ma przypału. Jedno ode mnie, nie ma nic w ogóle przypału. Tak, proszę bardzo, dziękujemy. Proszę pozostać jeszcze pod sceną.
Jestem Slutty Goth. Slutty Goth! Yes. Ja jestem na piątki, daję. Ojejku, wywróciła się! O mój Boże! No pięć, no cóż, pięć! Piątka, no. No czwórka, no. Dziękuję bardzo. Muszę zaniżać teraz inne szkoły. Przepraszamy, żeby pana z numerem. Ej, Pierre, upewnisz się, że numer na plakacie jest taki sam jak Heidi, na pewno? Żebyśmy kafę nie zajęli? Tak, jest numer Heidi, no. Na pewno? Dobra. Tak, zaraz ci podeślę, że... Dawaj Jack! Jakieś pozy. Siema. Ale masz kolczyku. Dobra, jest poza, jest git. Dobra, ode mnie trójka. Jeszcze serduszko na klacie. Daję trójkę, bo się postaram. Daję trójkę, bo zmieniłeś strój i tak nie wygrasz. Też dam, no też. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy pozostali. Jeszcze, że piątkę ci daję, Jack. Proszę bardzo, piątka, jak najbardziej. Same jedynki wcześniej dostał, to kurwa i tak nie wygrał. Przepraszamy, pana z numerem 6. Dziękuję bardzo. Ale łańcuch fajny. Okej. Może daję 300. O, coś ten. No, ja daję 3,5. Specjalnie na to. Ja 2,5 daję. Uszy przybyłeś specjalnie na to? Też dam 3, no. 4. 4. Dobra, 4. Poświęcenie dla Delsku imprez jak najbardziej. Okej. Trzeba pamiętać, że faceci mają mniejszy wybór tutaj w takiej tym. No, ja to czerwony środek, 5, czerwony środek. 5, daję piątkę, pięć, daję piątkę, no. Daję piątkę. Bardzo ładnie, piąteczka ode mnie. Ja daję czwórkę, bo nie urzekłem pozy. O, jest. Nie no, była, trzymał ten szampana. Ale nie urzekły. A, nie urzekły, okej. Dam piątkę. Do mnie też pięć, Ja czwórkę. Bardzo ładnie. Rąca czerwień, panie z numerem 8. Uwaga, gardło mi. Czy to got? Okej, witamy. Szacą do użycia koloru w ogóle, nie? Ciężko do użycia koloru, no. Okej. Okej. Czwóreczka ode mnie. 4,5. Romantic God. Szacą za kolor. Czy to jest widowie God dalej? No, dalej z jedzeniem w ręce, a to dlatego, że pewnie się coś tam zbugowało. Trzy piątki. Oj. Piątka dla pani. Brawo. No ja to piątkę walę. No tutaj to siedzi, tutaj siedzi. Piąteczka ode mnie. Piątki, no. To jest idealnie dopasowany się strojem. Trzy piątki, tak. To tak, jest strzał w dziesiątkę jak najbardziej. Brawo. Tak. Pana z numerem 10. Okej. Kapelutek pasuje na pewno. Pamiętajmy, że faceci mają ciężej tutaj. Noszą, tak jak go ci noszą. Okay. Fajna poza, 4. 4 ode mnie, na zachętę. Ja również czwórkę dam. Trochę buty wystają, ale to spodnie i buty w tej grze to bardzo ciężkie. No, tutaj jak na chłopaka to postaramy. Jak na faceta postaranko, jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. To też no. Też spoko. Fajne okulary. Podobne do tego pierwszego. A jakaś poza może? O. A chyba nawet bardziej. Dam piątkę. Jak tamtemu piątkę, dodaję też. No po prostu dobrze zrobili. Ja daję piąteczkę. No. Bo widzowie, faceci mają ciężej, szczerze mówiąc. Temu też dałam piątkę, więc no temu też. Tamtemu dałem też 3,5. Może oni we dwójkę zasługują na czwórkę, ale jak tamtemu też dam piątkę. Dzięki. Bo oni mogli w duecie wyjść na przykład, mogli się zabrać. O, jakby w duecie, to by mieli double. No, double. No. Skóra, ale te spodnie takie. Ja daję trójkę. Cześć, czaci. Dzięki, Wake Master! Ej, ja przeczytam. Ja daję czwórkę. O! Ale makijaż ma, hej. Makijaż jest. Siedzi. Bo to jest ten, który chciałeś po makijaż, ale no. Okej. Dobra, to za makijaż dam piątkę za starania. Faktycznie jest makijaż. Dobra, daję piątkę za postaranie. To cztery ode mnie. No ja czwórkę też, no. O! Tam. Dzień dobry. Też fajnie. Okej, jest poza. A 360 jeszcze byśmy prosili? 360. Pierre, może ty najpierw? Ja dałbym 3,5. Daję czwóreczkę, pozytywna czwóreczka. Spodnie mnie też trochę, no. No też bym dał chyba 4. Skywalker, czaisz, że Marcello właśnie więcej dostał od tej pani? Ty gadasz? No, Marcello. My jesteśmy waginosceptykami tutaj. Ostatni kandydat, pan z numerem 15. Właśnie widać, może pana widać. Audi. Damn, 5 ode mnie.
Na to tak z psychiatrych na udzielę, bo Okej. Ja dam czwórkę. Nie, 3,5. Ja dam 5. Szczerze, aparycją na scenie prezentacja, jakie zrobiłem. Prezentacja fajna, emotka, wiesz, gdy jest jakiś ten. Strój na jedno, ale za zapraszamy wszystkich kandydatów na backstage sceny. Czyli ile ci dałeś wyniki? Ostatecznie? Ja 3,5. To musisz przyjść do mnie z wynikami za minutkę, dobrze? Panie i panowie, proszę o gorące brawa dla pana Erwina Nakelsa, który za moment ogłosi zwycięzców i zdradzi szczegóły nadchodzącego wielkiego wydarzenia. Szanowni państwo, mam przyjemność ogłosić wydarzenie rangi ogromnej. Jak wiadomo, nie było wiadomo, co jest do wygrania na naszym turnieju. Dzisiaj mogę to powiedzieć, że do wygrania na naszym turnieju jest aż 10 losów naszej loterii, która będzie trwała przez tydzień. Do wygrania będą samochody i każdy z was może wziąć udział. Nagrody są w wysokości, łączna wartość nagród to 200 tysięcy dolarów. Serdecznie zapraszam w tym momencie na Birdie, żeby dowiedzieć się szczegóły oraz jak można wykupić los, ponieważ w tym momencie, szanowni państwo, premierowo na Birdie wysyłamy szczegóły loterii. Poczekajcie sekundkę. Dokładnie. Szanowni państwo, dwa samochody, Jester RR oraz Euros plus niespodzianki. Jeden los to 500 dolarów, a co szósty los jest darmowy. Można się zgłosić po losy na wybrany numer telefonu, najlepiej już od razu z ilością losów oraz zapłatą. Będziemy zbierać to i będzie, słuchajcie, to jest najważniejsze, losowanie będzie na żywo z prawdziwego dzbanka już w następną niedzielę w klubie Last Resort, więc nie będzie tutaj mowy o żadnym oszustwie, wszystko będzie na żywo losowane. Serdecznie zapraszam do kupienia głosów. A w dzisiejszym turnieju było do wygrania właśnie 10 losów na nasze wydarzenie. Zaraz ogłosimy zwycięzcę. Czyli według listy 41,5, nie? To suma punktów 47, największa. 41,5. To jest wszystkich trzech rund. Dobra. Czyli dwunastka. To jest numer 12, tak, numer 12. Dobra. Dwunastka wygrała. Szanowni państwo, mam przyjemność ogłosić, że zwycięzcą pierwszej testowej edycji Dress to Impress jest uczestnik z numerem 12. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy uczestnika numer 12. Gratulujemy wygranej. Dzień dobry kolego, jak się nazywasz? Proszę, powiedz nam. Marcello Mor. Marcello, gratuluję. Powiedz mi, co i czym się zajmujesz w mieście? Pracuję jako szeryf BCSO. Szeryf BCSO, więc służby wygrały dzisiaj. Tak jest. Serdecznie gratuluję. Jakieś słowa dla publiki, proszę. Kocham was wszystkich. Następnym razem wy wygracie. Dziękujemy bardzo wszystkim za uczestnictwo. Dziękujemy wam bardzo za obecność. No i gratuluję Marcello wygrania 10 losów w naszej loterii. Może do tej wygrasz już za tydzień samochód. Szanowni państwo, oczywiście przypominam o losach, które można zakupić drogą SMS na loterię, która odbędzie się równo za tydzień. Dziękuję wam wszystkim za obecność. Dziękuję. Dobra, pożegnaj wszystkich jeszcze ładnie. Dzięki wielkie, Bob. Dobra, dziękujemy wszystkim za przybycie. Życzymy wam udanego dnia. Jesteście wielcy. Nie no, Bob, nie jesteś wielki, nie? Tak szczerze. Nie, chodź Bob, chodź Bob na chwilę tutaj. Dobra, Bob, nie, to jest. Ej, ale szczerze, widzowie, no testowe wydarzenie, wiadomo, spontanicznie robione. Ej, Bob, naprawdę dobra robota. No. Dzięki, stary. Bardzo doceniam, naprawdę. Mam nadzieję, że to rozwieje wszystkie nasze wątpliwości. Dobra. Będzie neutralnie. Nie, no oczywiście, że tak. No chyba jesteśmy kumplami, nie? No, no neutralnie bym wolał. Neutralne relacje, tak, nie? Tak, zaczynam od zera, no. Dobra, fantastycznie. No i dobra. Witam cię, Felipe. Siemano, jak tam? Ogarniamy temacik 23:30, chcemy zrobić dalej imprezę, żeby to trochę zmonetyzować. Dobra. Zgadzam się. No, więc tak zrobimy. Założyłam też ten, macie linka. Dobra, zajebiście. Mhm. Promka zrobiona, Dawid, i to mi się podoba. Dobra, no to zajebiście. Dobra, no to róbcie, śmiało, jak najbardziej. Dobra, więc tak jest plan. Ej, dobra, wyszło zajebiście, teraz tylko trzeba pompować. My byliśmy na losowej stacji benzynowej, znaczy u mechanika i już ojebaliśmy 12, tam 14 losów. Zajebiście, widziałam właśnie. No, tylko także wpiszcie to proszę, żeby to nie zginęło, Ta. Także no spokojnie. Super. Najwięcej to policjanci i to wszystko, no bo wiesz, oni zarabiają w chuj, nie? Także to ja ogarniemy. Ja pogadam z nimi, zaraz też pojadę. Dobra, zajebiście. Też te losy możemy na imprezie dzisiaj puszować. Można, myślę, w każdej chwili. I Kylie się tym zajmiemy. W każdej chwili. Bo tam wiadomo, Pinki to pewnie muzyka. No ja będę chodzić. Można zrobić skam, słuchajcie, jak napierdolone e-booki. Zróbcie tak, że sprzedawajcie loże za 2,5 tysiąca dolarów i do tego dorzucane jest 5 losów.
zajebiste. Dobra, to jest jak sprzedawanie e-booka z e-bookiem losy. To tak, sprzedawajcie loże za 2500 dolarów i do loży są dorzucane 5 losów. A te hasło znacie do tego, do tych loży? Tak, tak. A, ja napiszę. Tak, ja mam, Rydziego, ale może Sherwin napisać. Możesz napisać. Ej, dobra, jak jesteś do jedzonka, bo będzie stracić. Właśnie, może podjedziemy po jedzenie od razu i po to jeszcze wszystkie rzeczy nawet do... Dałem na naszej, dałem na naszej. Jak coś? Drinki. Drinków? Trzeba, no. Dobra, to idziemy na zakupy i w ogóle, nie? Plus, możecie sprzedawać dzisiaj drinka drożej z losem. Jeden drink jest na przykład 530, ale z nim jest losem. Na imprezie będzie Henki Czarek, to sprzedajcie im loże i jakoś drożej. Ta, loże normalnie za... Sprzedajcie im loże za 5k z losami. Z 10 losami. Dobra. Chodź, Pier. Siemaneczko. Siema. Poprosilibyśmy dwa radia. Dobra, jak... A czekaj, jak? Dostęp, zaproszenie. Pierdolec. O kurde. Ej, teraz tak, są nasze wspólne teraz częstotliwości. Dawaj teraz na tą wspólną czwartą jestem. O! O! I co? Bo to musisz chyba ten, wiesz? Czekaj, bo ja chyba nie mam przycisku na ten. Ta. Muszę sobie w moim tym... Thanks. Halo? Halo, słyszycie? Słyszę, a ty mnie? Ale 29 miesiąc i 29 miesiąc chyba oglądałem dzisiaj z 1.5 hasty, ale nie było reklamy. Stąd na paleto, zajebiście. Tak, to jest spoko akurat. O kurwa, no dobra. Trzeba napisać na rodzinę, żeby każdy sobie pojechał kupić radio. No. Bo jak to po 1000 dolarów teraz jest, no... To jest mocne, nie? Nie trzeba dzwonić, tylko jakieś ważne info to... Ojojojo. Ej, wydaje mi się, że jak dzisiaj dziewczyny robią imprezę w klubie, to nie ma co już jechać na szpital itp, wiesz? Niech one sobie wyłudzą na tym, no nie? Tak. Żeby tak, też tak, tym nie spamować. I jutro normalnie na spokojnie, na świeżo z aktówkami podjedziemy. No tak. No?